Tak wyglądają moje osłony i odboje. Zupełnie nieźle, nic się tu z nimi nie dzieje. Wyczyściłem je w środku, żeby mi tej powierzchni chromowanej nie brudziły, nie niszczyły. I chyba je założę, tak mi się wydaje. Jeszcze to skonsultuję ze znajomymi, co oni o tym myślą. Wyglądają całkiem nieźle, no co oryginał to oryginał. W razie czego mam dokupione zamienniki. Się pobrudził trochę. Wygląda to tak, trzeba by to tu wciskać. Chyba się nie będę z tym bawił, założę tamte. Jeszcze się nad tym zastanowię. Zatory kupiłem takie, nie ze względu może na jakość, nie ze względu na cenę, a na to, że wyczytałem, że są dużo twardsze od tych, które były seryjnie. I że tak powiem, to mnie przekonało do nich. Co do jakości, może się wypowiem i trwałości za jakiś czas. Na razie, no, przemyślałem sprawę i wkładam te osłony i odboje, które miałem. Jakoś bardziej do mnie przemawia ich jakość niż tych zamienników. Cyk. Powinno się to zrobić w ten sposób, że tu się zakłada tego typu klucz na tą śrubę, tylko ja takiego nie mam. Mam 11, potrzeba chyba 16, mniejsza z tym. I za to można przyblokować albo specjalistycznym kluczem takim, albo ewentualnie złapać to wimadle. I wtedy dokręcamy z określonym momentem. Nawet gdzieś go chyba mam zapisanego. Później może jak znajdę, to powiem. Ja to zrobię inaczej. Zrobię to tak. Dam na to szczeliwo do gwintów, czyli zabezpieczę się, żeby mi się to nie odkręciło samo. O, poszło odrobinka. Dam jeszcze trochę tu. Przykręcę to kluczem pneumatycznym. Tylko że to już jest inny producent i jest inny rozmiar klucza. Gdzieś tu miałem rękawice, by się chyba przydały. Klucze nie widzę.
poprzez analogię. Wzmocnijmy na dole. No i młoteczek gumowy, zawsze przydatny, żeby sobie tam nacelować. Cyk. Na to też dam odrobinę tego mojego kleju. Szczeli go do gwintów średnie. Niby nie jest wymagane, ale... Ale u siebie dam. U siebie miał coś odkręcić. Oczywiście to później można odkręcić. Nie ma problemu z tym. Później z takim minimalnym oporem. Dolną śrubkę jest przewidziane 40 Nm siła, z jaką będziemy to dokręcać, i 90 stopni później. Jest 40.
90 stopni. Dobra, mam przykręcone i teraz tak. Tu na te śrubki jest siła przewidziana, już mówię, 30 Nm plus 90 stopni na te dwie. Tu na to na dole, to widać albo i nie, jest przewidziane, już mówię, 40 Nm plus 90 stopni. Takie tu są momenty. No i dobra, to koło bym miał zrobione. To teraz robię z drugą stronę. No i w tym momencie mój poradnik się kończy. I w zasadzie z drugim kołem postępujemy analogicznie. Także życzę Wam powodzenia przy pracach. Dziękuję i do zobaczenia w następnym odcinku.